Drodzy bracia w kapłaństwie, umiłowani siostry i bracia. Z woli Bożej i pod działaniem Ducha Świętego pielgrzymka wiernych zaangażowanych w krucjatę różańcową modlitwy za ojczyznę jakoś zbiega się także z świętem katedry świętego Piotra. Od pierwszych wieków Kościoła święto to nawiązuje do miejsca męczeńskiej śmierci świętego Piotra. Tam był cmentarz, gdzie chowano na zboczu tej góry, chowano tych, którzy byli spaleni albo też zamordowani. I tam też był pochowany na tym cmentarzu święty Piotr. Potem, kiedy była wolność, cały czas otaczano ten grób czcią, a później chciano wybudować na tym miejscu duży kościół, bazylikę za Konstantyna. To początek IV wieku, kiedy Kościół uzyskał wolność w Cesarstwie Rzymskim. I żeby można było wybudować na zboczu góry Kościół, to trzeba było część ziemi wybrać i przesypać. Jeżeli się wyjdzie za Bazylikę Świętego Piotra do Ogrodów Watykańskich, to się jest na poziomie szczytu kopuły, a na placu świętego Piotra się jest niżej. Czyli tyle trzeba było przesunąć ziemi w tamtych czasach, żeby poziom bazyliki był na poziomie grobu świętego Piotra. Bo to świadczy o tym, jaką czcią się cieszył święty Piotr u chrześcijan. Stała się ona symbolem władzy świętego Piotra. Tam za głównym ołtarzem w apsydzie miał zasiadać święty Piotr. Wiemy, że jest to kontynuacja, było raczej krzesło, na którym kiedyś siedział święty Piotr. Była to kontynuacja władzy Chrystusa w Kościele, dlatego polega ona na ofiarnej służbie dla ludzkości aż do oddania życia za Chrystusa. Duch Święty przekazuje nam z woli Kościoła specjalne czytania. Pierwsze czytanie to z listu świętego Piotra, a więc tego, który dwa listy napisał do swoich wiernych. A drugi to zapowiedź nadania prymatu Piotrowi. Przy okazji właśnie rezygnacji papieża Benedykta to warto, żeby właśnie to święto w szczególny sposób jakoś przeżyć, rozważając tajemnicę władzy Piotrowej. Święty Piotr najpierw mówi, że apostołem może być świadek Chrystusa. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. A więc święty Piotr przemawia w pierwszej osobie i siebie przedstawia jako starszy. Tak określano w pierwotnym kościele duchownych. Gerontoi, starsi. Nie kapłanami określano. Żeby odróżnić tych, którzy w kościele sprawują urząd starszych,
od kapłanów misteriów pogańskich, którzy się nazywali kapłanami, a także odróżnić od kapłaństwa Starego Testamentu, że jest to inne kapłaństwo. Do takich zalicza także siebie święty Piotr. Podaje elementy składające się na podstawę przełożeństwa. Są nimi dwa znamiona: świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik chwały, która ma się objawić, czyli Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystusa Zwycięskiego. Te dwa przymioty winny być właściwością starszego, czyli tego, który ma kierować gminą, wspólnotą. Jak ta deklaracja odnosi, gdy chodzi o starszych za czasów Piotra i samych apostołów, wszystko się bardzo dobrze zgadza. Ale kiedy święty Piotr pisał listy swoje, to wielu było już mianowanych duchownych, starszych, którzy nie znali Chrystusa. Po prostu byli młodzi. I teraz jak oni mają być świadkami Chrystusa? Na czym polega ich świadectwo? Otóż nie byli oni naocznymi świadkami, ale przez wiarę w Chrystusa i przez więź serdeczną z Nim w Duchu Świętym doświadczyli obecności Chrystusa w swoim życiu, czyli jakby po prostu widzieli Chrystusa, tak jak w Starym Testamencie proroków nazywano widzącymi. Żeby wam to przybliżyć, to zilustruję to takim opisem, jaki ksiądz Jan Twardowski, poeta, umieścił w Niecodzienniku. Pisze tak: w czasach stalinowskich przyszło do mnie dwóch panów z bezpieczeństwa. Pojedziemy na zebranie dyskusyjne, powiedzieli. Gdy mnie przywieźli tam, po 3 godzinach trzymania na korytarzu, wpuścili mnie na salę. Przy stole siedziało 6 panów. Byli źli na mnie. Każdy z nich zaczął mi udowadniać, że nie ma Boga. A jeden widoczny historyk przypomniał, że za króla Łokietka jakiś biskup miał dziecko. Te dowody są mi niepotrzebne, powiedziałem, bo ja widziałem Boga. Zamilkli. Po chwili jeden z nich wstał i oznajmił mi: ksiądz jest wolny. Wypuścili mnie i odtąd już mnie więcej nie wzywali. I tak kończy ksiądz Twardowski to opowiadanie. Powiedziałem prawdę, bo zawsze mam wrażenie, że widzę Boga, chociaż nie umiem tego wytłumaczyć. Chrześcijanin to człowiek, który ma zawsze wrażenie, że Bóg jest bardziej realny niż ja sam. Że On mnie dogłębnie przenika. Że ja Go nieustannie widzę. To jest ta rzeczywistość. To jest dopiero świadek. Ktoś, komu nie trzeba niczego udowadniać, czy jest Bóg, czy Go nie ma. Dla mnie to jest ktoś, kto jest dla mnie wszystkim.
To tak, gdy chodzi o świadka, że to jest świadek cierpień Chrystusowych, czyli świadek tego wszystkiego, co Chrystus cierpiał wtedy i cierpi dzisiaj w ludziach cierpiących. Paście stado Boże, bardzo jasno mówi święty Piotr. I to tak, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. Nie jak ci, którzy cię mężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Przypominam sobie, jak w czasie wizytacji w liceum witający mnie maturzysta, miał zdawać maturę w tym roku, odczytał mi ten urywek ze świętego Piotra. Ja tu stoję przed 400 młodymi ludźmi, a on mi to czyta. I wszyscy wpatrują się we mnie, czy ja taki jestem. I po prostu mnie licują na wszystkie sposoby. I to jest rzeczywistość, którą po prostu każdego biskupa czy kapłana ciarki przechodzą, jak takie rzeczy słyszy albo czyta. Świadczy to o tym, że apostoł mówi jasno o tym, co przekazał Chrystus swoim życiem. Taki był Chrystus. Takim ja staram się być i wy takimi macie być. Chrystusowymi. Czyli Chrystus przekazał to Piotrowi, by czuwał, aby ci, którzy będą jemu razem z nim współpracować w kolegium apostolskim, byli takimi jak Chrystus. Czyli pełnymi oddania aż do krzyża, aż do śmierci dla braci. Taka rzeczywistość dotyka właśnie tych, których wybrał. I ostatnie zdanie z dzisiejszego czytania, kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Wiemy, że Chrystus taki wieniec przeżył w zmartwychwstaniu i zasiadaniu po prawicy Ojca w swoim człowieczeństwie i powiedział, kiedy pytał się go Piotr, myśmy opuścili wszystko i co za to? Był taki trochę, jak to się mówi, no, interesowny. A wtedy Pan Jezus powiedział, stokroć więcej na tej ziemi i życie wieczne w przyszłości. Czyli kiedy się człowiek odda innym w służbie, to rzeczywiście ma stokroć więcej tu na ziemi i w wieczności. Gdy natomiast rozważamy zapowiedź prymatu, jak to nazywamy, zresztą na początku zaraz Pan Jezus Szymona zmienił imię na Piotra. Zmiana imienia w Piśmie Świętym oznacza zmiana funkcji. Czyli, że to, co imię, które jest nadane, oznacza równocześnie zadanie, które ma pełnić Petrus, Petras, Kała, Kefa. Po hebrajsku Kefa, ty jesteś, odtąd będziesz się nie Szymon nazywał, tylko Kefa. Kefa po hebrajsku skała, opoka. Po łacinie Petrus, Petra, skała, opoka. Ty jesteś opoka.
Co to znaczy? Gdy pyta się Chrystus, za kogo ludzie uważają, to wiadomo, że odpowiadają tak rozmaicie, jak dzisiaj odpowiadają. I jak się ustosunkowują do Chrystusa, to niczym się to nie różni od tamtych czasów. Wachlarz poznania Jezusa sięga od zapamiętałych wrogów, którym przeszkadza Chrystus wprowadzać nowy ład moralny, a raczej niemoralny, nowy sposób myślenia, jak kto chce, czyli po linii własnego egoizmu, pychy i pożądliwości. Ale zwraca się teraz, a wy za kogo mnie uważacie? Wy, którzy dzisiaj w tej świątyni słuchacie, jak przez moje usta Chrystus ciebie pyta. Mnie też. Słyszysz, jak głośno już 2000 lat mówimy do ciebie, Panie Jezu, recytujemy w każdą niedzielę i święto. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy. Ty, Panie, słuchasz wyznania wiary, ale możesz powiedzieć czasem do mnie, czcisz mnie tylko wargami, a serce Twoje daleko jest ode mnie. Tak jak w Starym Testamencie lud ten czci mnie tylko wargami, a serce jego daleko jest ode mnie. Dlatego słusznie po przeczytaniu Twego pytania uświadamiam sobie, że kierujesz wzrok do każdego z nas tu obecnych i patrzysz nam prosto w twarz. Do mnie to mówisz, do tych siedzących w pierwszych ławkach i na samym końcu, do każdego osobiście podchodzisz i pytasz, a ty za kogo mnie uważasz? Ty, na którego teraz patrzę, kim jestem dla ciebie? Co mówisz o mnie? Co myślisz nie słowami wyznania wiary, które recytujesz, ale co myślisz swoim życiem, tym, co robisz, swoim słowem, które zwracasz się do braci? I co powiesz mi teraz w oczy mnie, który wszystko zna? To jest rachunek sumienia, jaki sobie robimy. Czy ja jestem dla ciebie Jezusem z Nazaretu, Chrystusem, Mesjaszem, Zbawicielem świata, zwycięzcą szatana i śmierci? Piotr odpowiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale zaznacza od razu Pan Jezus, to nie Twoje dzieło, żeś tak powiedział. To jest łaska dana ci od Boga, mojego Ojca, że rozpoznałeś we mnie Syna Bożego i Boga prawdziwego, chociaż widzisz moje ludzkie ciało. Istota rzeczywistości w wyznaniu Piotra to jest ta właśnie formuła. Zawiera w sobie zalążek wyznania wiary Kościoła najkrótszego, jakimi się posługiwali chrześcijanie.
Jezus, który jest Chrystusem. Jezus, który jest Chrystusem. Co to znaczy? Jezus to znaczy człowiek, który się urodził w Betlejem, wychowywał w Nazarecie. To, co jest widzialne. A ten Jezus jest równocześnie Chrystusem, czyli Mesjaszem, Synem Boga Ojca, zwycięzcą szatana, Bogiem prawdziwym. To jest najkrótsze wyznanie wiary. A dzisiaj mówimy jeszcze krócej. Jezus Chrystus. Kiedy mówisz Jezus Chrystus, to znaczy mówisz, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. I to jest wyznanie świętego Piotra. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A więc, kiedy tak się wyznaje, to wtedy może Chrystus powiedzieć, faktycznie jesteś wierzący. Ale nie wystarczy to powiedzieć słowami. Wiemy, że święty Piotr zaraz po tym wyznaniu wiary takim pięknym, kiedy Pan Jezus zapowiada mękę, że będzie biczowany, cierniem koronowany, będzie zabity i tak dalej, trzeciego dnia zmartwychwstanie, Piotr podchodzi i mówi: Panie, to nie przyjdzie na ciebie. Ciągle jeszcze ma taki obraz kogoś, kto jest boskim człowiekiem, to znaczy człowiekiem, który jest niezwykły. Potrafi chleb rozmnożyć, potrafi uzdrowić, potrafi tak wspaniale przemawiać, ale ciągle człowiekiem, chociaż tak wyznał, że jest Mesjaszem. Ciągle jest tym Bogiem, ale tylko Bogiem w granicach naszych potrzeb ziemskich, a nie jako Zbawiciel. Natomiast Chrystus chce, żebyśmy widzieli w Nim Boga, który się uniżył, stał się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej, i właśnie posłuszeństwem i śmiercią zwyciężył tego nieposłusznego i tego, który był zabójcą od początku. Taka jest wiara nasza. I na tej wierze dopiero, kiedy święty Piotr otrzyma z wszystkimi innymi apostołami Ducha Świętego, wtedy dopiero będzie mógł po zaparciu się i po wyznaniu, kiedy pyta go 3 razy Chrystus: Piotrze, miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Wtedy po 3 razie zasmuci się, bo wie, że Pan Jezus nawiązał do jego zdrady. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocha. I właśnie to Ty jesteś opoka, to odnosi się do tego: Ty wiesz, że Cię kocha. Ty wiesz, że ja Ciebie teraz rozpoznaję jako Boga i chcę, gotów jestem życie oddać za Ciebie. I dopiero na takim może budować Chrystus jak na skalę. Ty jesteś skałą, opoką. Czyli Twoja wiara jest tak mocna, że żadne jakiekolwiek niebezpieczeństwa, groźby, nic nie dadzą rady, żeby Ci tę wiarę zniszczyć. I to jest właśnie ta tajemnica nadania czy przekazania władzy, potem związywania i rozwiązywania, czyli władzy kluczy,
Kościele Świętym. Proszę pamiętać, że to jest władza nieziemska, tylko władza nad ludzkimi sumieniami. Dzisiaj tę władzę próbują przejąć świeccy, ideolodzy, politycy. Oni chcą decydować, co jest grzechem, a co nie jest. Małżeństwo jest grzechem, ale gejostwo to jest postęp. A więc widzimy, że tam, gdzie człowiek odrzuci Boga, to strasznie głupieje. Uważając się za mądry, głupimy się stali. Taka jest rzeczywistość. I dlatego Bóg jest źródłem rozpoznania prawdy o człowieku i o sobie, i o świecie, i o wszystkim. Tak więc dziękujcie razem ze mną, dziękujmy wspólnie za dzisiejsze święto Katedry Świętego Piotra, wczorajsze, ale w zasadzie dzisiaj jeszcze obchodzimy, w związku z słowem, które mówiliśmy w konferencji teraz. I także dziękujmy za to, że Polacy zawsze byli bardzo związani jako wierzący ludzie ze Stolicą Świętą, z papieżem, a już najbardziej, kiedy Polak został papieżem. Wtedy nam się to wszystko, jak to się mówi, mocno utrwaliło. I dzisiaj wiemy, pogłębioną mamy świadomość, kim jest Piotr, następca świętego Piotra, czyli każdorazowy papież. I będziemy się modlić za tego papieża, który przechodzi na stan spoczynku, o wybór następcy. I tu jesteśmy spokojni. Bo Kościołem kieruje Bóg, Duch Święty. On wskaże. Wiemy, że gdy Judasz odszedł, prawda, tragicznie z grona apostołów przez czyn samobójczy, to wtedy nastąpił wybór jego na jego miejsce. I wtedy powiedziano, niech Duch Święty wskaże. Modlitwa do Ducha Świętego. I właśnie wskazał. Tak samo i w tym wypadku, chociaż głosują ludzie, ale zawsze Duch Święty działa. I dlatego wierzący ludzie nie biorą udziału w tym całym rozgardiaszu, wrzasku, krzyku, środków przekazu. Tym się po prostu nie fascynują. Teraz już ktoś tam przyjechał z Rzymu, to mówi, że już obstanowują różne miejsca dla fotoreporterów. Już tam, prawda, budują sobie takie domki, żeby obserwować okna, fotografować wszystko. To jest, jak to się mówi, biznes. To z Duchem Świętym nie ma nic wspólnego. I z Kościołem jeszcze mniej. A więc dlatego tym się nie przejmujemy. Modlimy się tylko, żeby Duch Święty w Kościele zawsze działał. To jest najważniejsze. Tak więc dziękujemy Bogu za wszystko i za wasze pielgrzymki, za wasze pielgrzymowanie, za wasze modlitwy. To także dzieło Ducha Świętego, dzieło Boże. I starajcie się, żeby jak najwięcej było takich, jak wy, modlących się i za Kościół Święty, i za Ojczyznę naszą, byśmy byli wierni Chrystusowi. A kto jest wierny Bogu, to i człowiekowi wierny będzie. Amen.